Ardanowski o tym, co Kaczyński wiedział o imporcie z Ukrainy. Afrykański pomór świń szaleje w Polsce, ale jest na to sposób. Kwestia masowego napływu ukraińskiego zboża do Polski swego czasu wywołała burzę w polskiej polityce. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który niedawno odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, ujawnia teraz, co na ten temat usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego. Powiedziałem wprost, ktoś panem steruje, relacjonuje. Łukasz Kijek, szef redakcji Money, zapytał, jak to naprawdę było z listą firm kupujących ukraińskie zboże? Dlaczego tak długo jej nie publikowano? Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, odpowiedział, do dziś mnie to dziwi. Duże firmy dostrzegły ogromną szansę, może nawet interes życia. Z czasem dołączyły też mniejsze przedsiębiorstwa. Uważam, że to zakłóciło polski rynek, a skutki tego odczuwamy do teraz. W sytuacji, gdy tegoroczne zbiory są niższe o kilka procent w porównaniu z poprzednimi latami, naturalnie podaż i popyt powinny spowodować, że ceny zboża polskich rolników nie powinny spadać. Obecnie jednak widzimy spadek cen, jakie otrzymują polscy rolnicy, co potwierdza tezę, że w magazynach wciąż zalega dużo ukraińskiego zboża. Firmy, które co roku kupowały zboże od polskich rolników, czy to na potrzeby konsumpcyjne, czy paszowe, teraz się wycofują, ponieważ ich magazyny są pełne ukraińskiego zboża. Lista importerów powinna była zostać opublikowana. PiS tłumaczył się, że polskie prawo nie pozwala na pełne opublikowanie list firm. Jan Ardanowski uważa to za bzdurę. Uważam, że jest to zgodne z prawem. Zgodność z prawem unijnym potwierdził także komisarz Janusz Wojciechowski. Publikacja listy pokazałaby, kto faktycznie zarobił na ukraińskim zbożu, kto, działając na polskim rynku, zignorował jego potrzeby i sprowadzał zboże. Aby lepiej to zobrazować, w czasie, gdy tona pszenicy w Polsce kosztowała 200-250 euro, Ukraińcy sprzedawali ją na granicy poniżej 100 euro. Koszt transportu w Polsce to około 100 zł, czyli 20 euro za tonę, do dowolnego miejsca w kraju. Firmy na tym zarobiły ogromne pieniądze. Myślę, że polscy importerzy zarobili na różnicy cen zboża kilka miliardów złotych. Te listy powinny były zostać opublikowane. Znam tylko te, które ministerstwo w końcu ujawniło za czasów dwutygodniowej minister Anny Gembickiej. Miały one jednak poważną wadę, ponieważ przedstawiały nazwy firm w sposób nieuporządkowany i nie określały, ile każda z nich zaimportowała. Uważam, że dane te należało zagregować i precyzyjnie pokazać, kto ile sprowadził. Pani Gembicka częściowo się na to odważyła, ale Robert Telus i wcześniejszy minister Henryk Kowalczyk nie chcieli tego zrobić, zasłaniając się tajemnicą handlową. To nieprawda, było tu jakieś inne podłoże całej tej sytuacji. Według Ardanowskiego sugerowano, że część tych firm była powiązana z Prawem i Sprawiedliwością, a ukrywanie tej listy jedynie potwierdzało tę tezę. Sugerowałem kierownictwu PiS, aby to przerwać, publikując kto i ile zboża sprowadził. Rozmawiałem z prezesem o imporcie zboża z Ukrainy. Tłumaczyłem mu, że to ogromny problem niszczący polskie rolnictwo, a jego konsekwencje będą odczuwane przez lata. Prezes Kaczyński stwierdził jednak, że całkowicie się ze mną nie zgadza i że ma raporty, które wskazują, że to są znikome ilości, nieistotne z punktu widzenia polskiego rolnictwa. Według niego moje ostrzeżenia były jedynie psuciem wizerunku partii i podburzaniem rolników. Wprost powiedziałem, panie prezesie, komuś zależy, by dostarczać panu fragmentaryczną, ograniczoną i nieprawdziwą wiedzę, aby pan tak myślał. Ktoś panem steruje, te raporty, na które się pan powołuje, zostały panu przygotowane, ale przeczą rzeczywistej sytuacji na rynku. I co odpowiedział prezes? Stwierdził, że nie wierzy, aby ktoś mógł go oszukać, a raporty, które otrzymuje, muszą być wiarygodne, bo, cytuję, nikt nie odważyłby się wprowadzić mnie w błąd. Niestety ten przykład pokazuje, że jego wiedza była ograniczona i w dużej mierze sterowana przez otoczenie. Dla rolników ta sprawa była jedną z najważniejszych w ostatnich latach, ponieważ rozregulowała rynek na długi czas. Ale co, jeśli podobną precyzję danych prezes Kaczyński otrzymywał także w innych obszarach, takich jak bezpieczeństwo militarne, zagrożenia międzynarodowe czy obronność? Oby tak nie było jak z tym zbożem. Duzi przedsiębiorcy często obstawiają różne opcje polityczne, więc zapewne byli i tacy, którzy wspierali PiS. Na przykład duży import zboża prowadził Cedrop. Właściciel tej firmy wielokrotnie powoływał się na swoje związki z Prawem i Sprawiedliwością i kontakty z czołowymi politykami tej partii. Ardanowski odniósł się także do obecnej sytuacji związanej z finansowaniem partii. W PiS-ie zostało wielu moich przyjaciół, dlatego odejście po 23 latach członkostwa było dla mnie trudną decyzją.
Obecnie, gdy Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w ogromnych tarapatach finansowych, ciężar finansowania partii powinny przejąć osoby, które przez lata dzięki rekomendacjom partii otrzymywały wysokie uposażenia w spółkach Skarbu Państwa lub zajmowali intratne stanowiska państwowe. Tłuste koty, jak Daniel Obajtek, powinny teraz sięgnąć do kieszeni. To oni powinni ponieść koszty utrzymania partii i finansowania jej działalności. Absurdalne jest natomiast odwoływanie się do szeregowych członków partii, z których wielu straciło pracę w ostatnich miesiącach. Nie ma z czego spłacić tego kredytu, który został zaciągnięty w oczekiwaniu na środki po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Naliczane są karne odsetki, ponieważ bieżąca rata nie została uregulowana. Te ograniczone fundusze, które teraz wpłyną do Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie wystarczą na spłatę kredytów. Jednak pozostaje problem bieżącego utrzymania partii, opłacenia siedzib, ochrony prezesa oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem partii politycznych, zakończył Ardanowski. Beata i Remigiusz Bilscy z Kłecka Kolonii w gminie Kłecko w powiecie gnieźnieńskim na własnej skórze odczuwają, co oznacza znaleźć się w strefie 10 km od ogniska afrykańskiego pomoru świń. Wiedzą, jak dużego zaangażowania wymaga prowadzenie produkcji, gdy obowiązuje zakaz przemieszczania i sprzedaży zwierząt. Do tej pory byliśmy w strefie białej. W naszej okolicy nigdy nie znaleziono zakażonego dzika, ani nie było choroby w stadzie. Nagle dotykają nas konsekwencje wystąpienia ASF w gminie Kiszkowo. Mimo że cały czas dbamy o bioasekurację i robimy wszystko, aby nie dopuścić do wybuchu ogniska, tłumaczą gospodarze. Tydzień przed naszą rozmową przy drodze z Gniezna do Zdziechowy znaleziono 3 martwe dziki, co wywołało natychmiastowe podejrzenia o zakażenie wirusem ASF. Jednak wyniki badań laboratoryjnych tego nie potwierdziły. Pojawiły się spekulacje, że truchła mogły zostać podrzucone, ponieważ na miejscu nie było śladów kolizji z samochodem. Nie wiadomo jednak, kto miałby to zrobić i w jakim celu. Dodatkowo, powiatowy lekarz weterynarii w Gnieźnie potwierdził, że dziki miały obrażenia, w tym zmiażdżone żebra, zniszczone płuca i liczne wylewy, które wskazują na śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego. Co istotne, powiat gnieźnieński wciąż jest wolny od afrykańskiego pomoru u dzików, więc wirus nie występuje w środowisku naturalnym. Teraz najważniejsze jest, aby opanować sytuację w gospodarstwach i nie dopuścić do zakażenia kolejnej chlewni. Nasze gospodarstwo znalazło się nie tylko w strefie czerwonej, ale także w tak zwanym obszarze zagrożonym po wystąpieniu ognisk w ujeździe na początku lipca. Oznacza to zakaz przemieszczania świń przez 30 dni. Na początku wybuchu ogniska nasze świnie były jeszcze małe, więc liczyliśmy, że przetrwamy ten czas do decyzji o uwolnieniu sprzedaży. Kilka dni później jednak zaczęły wybuchać kolejne ogniska, a ostatnie miało miejsce 2 sierpnia, co oznacza, że czas ograniczeń w sprzedaży liczy się od nowa. Co gorsza, ograniczenia te obowiązują od dnia wybicia całego stada i jego dezynfekcji, a nie od dnia stwierdzenia ogniska. Dlatego najwcześniej będziemy mogli sprzedać tuczniki dopiero około 10 września, a one już teraz osiągnęły wagę ubojową, mówi Remigiusz Bilski. Bijemy się z myślami, co zrobić. Czy wysłać tuczniki w niskiej cenie już teraz do specjalnego uboju? Poniesiemy straty, ale przynajmniej nie będziemy się codziennie denerwować. Możemy przeczekać ten najgorszy okres, a kiedy sytuacja się uspokoi, dopiero wtedy wstawimy warchlaki. Nie wiadomo, kiedy nas uwolnią ze strefy zagrożonej i nie mamy gwarancji, że dostaniemy godziwą cenę za świnie, choć liczymy, że byłoby to około 140 zł więcej za każdą sztukę niż teraz, dodaje pani Beata. Zakaz sprzedaży świń w strefie zagrożonej może być skrócony z 30 do 20 dni, ale tylko pod warunkiem prowadzenia stałego monitoringu stad na tym terenie oraz systematycznego pobierania próbek krwi do badań, które potwierdzą brak wirusa. Gospodarze informują jednak, że służby już zapowiadają, iż nie będą w stanie wykonać tak dużej pracy z powodu zbyt małej liczby pracowników i wielu obowiązków związanych z ogniskami i ustanowieniem czerwonej strefy. Najbardziej niezrozumiałe jest to, że walczymy z afrykańskim pomorem świń od lutego 2014 roku, a gdy wybucha ognisko na nowym obszarze, rolnicy nie są dostatecznie informowani o tym, co ich czeka, jakie mają obowiązki i jakie będą procedury na poszczególnych etapach. Gdyby nie to, że sam od lat interesuję się tym tematem i teraz dzwonię i dopytuję, mógłbym popełnić wiele błędów i ponieść później konsekwencje. Okazuje się, że o niektórych obowiązujących w strefach zasadach nie miałem pojęcia. Nie mam pretensji do inspektoratów weterynarii, które naprawdę są zawalone pracą
i ledwo przerabiają dostarczane dokumenty i wnioski, ale brakuje jasno określonych procedur, które powinien znać każdy producent świń. Każdy powinien wiedzieć, jakie są wytyczne postępowania, jeśli znajdzie się w obszarze afrykańskiego pomoru świń, mówi Remigiusz Bilski. Na wczorajszym spotkaniu dotyczącym afrykańskiego pomoru świń, w którym udział brali wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, łowczy krajowy czy główny lekarz weterynarii, rola Wielkopolski poruszyła wiele kwestii. Jednak jak podkreślają, jeden z ważniejszych wniosków jest taki, że jako rolnicy muszą się wziąć za Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To właśnie to ministerstwo wiąże ręce myśliwym, którzy są chętni, by nieść pomoc w zwalczaniu choroby. Niestety tak długo, jak nie zredukujemy pogłowia dzików, tak długo ASF i przepisy z nim związane będą dobijać ostatnich hodowców trzody chlewnej. Zobaczcie sami, co powiedział przedstawiciel rolników. Kwestii moi przedmówcy poruszyli, ale ja chciałem podkreślić jeszcze raz jedną rzecz, że jeżeli my od 10 lat prowadzimy wojnę i ASF cały czas występuje, to znaczy, że my ją przegrywamy. I może trzeba się zastanowić, czy na pewno dobrą drogą idziemy. I tutaj absolutną podstawą, naszym zdaniem, jest redukcja pogłowia dzików do absolutnego minimum. I ja wiem, że tutaj myśliwi się muszą teraz borykać z istną psychozą wręcz niektórych środowisk, jeżeli chodzi o odstrzał i redukcję. I wiemy, że lobby rolnicze w tej kwestii jest zbyt słabe. Dlatego my tutaj możemy zadeklarować z naszej strony, że jeżeli będzie potrzeba, my też jako organizacja rolnicza będziemy lobbowali w Ministerstwie Środowiska te kwestie, żeby myśliwi nie zostali z tym wszystkim sami, bo tak jak wiemy, no my bez was sobie nie poradzimy, a wy bez nas. Kolejną kwestią absolutnie ważną jest ochrona szczególnie tych producentów, którzy produkują w cyklu zamkniętym. W tym momencie każda jedna locha w Polsce jest na wagę złota, bo to ona notabene warunkuje nam nasze bezpieczeństwo żywnościowe, które w wypadku wieprzowiny już nie istnieje. To sobie trzeba powiedzieć jasno. Jeżeli by nam Duńczycy nie dostarczyli warchlaka i byśmy nie mieli jeszcze importu gotowej wypuszczyć z zewnątrz, w Polsce nie ma wieprzowiny. My zjadamy dwa razy więcej niż produkujemy wieprzowiny, tak? Z czego tak już tutaj koledzy wspomnieli, połowa przyjeżdża z zagranicy, warchlaka w Polsce jest tylko tuczona. Tutaj nasza propozycja jako rolników jest taka, że nawet jeżeli gdzieś już wystąpi ten ASF, trzeba będzie wybić stado, żeby nie traktować w ten sam sposób lochy jak tucznika. Nie liczyć tego za kilogram, tylko rekompensata powinna być równa kosztowi odbudowy tego stada, tak? Czyli jeżeli wystąpił ASF, nie daj Bóg, w jakichś gospodarstwach w cyklu zamkniętym, to rolnik powinien dostać taką rekompensatę, że on za tą utraconą lochę kupi sobie kolejną lochę zarodową. Tak jak kolega Janusz wspomniał, to nie jest 600 czy 700 zł, tylko ponad 2000 zł. I my musimy jako społeczeństwo ponieść ten koszt, żeby chociażby ochronić te ostatnie gospodarstwa na wagę złota, które jest produkują w cyklu zamkniętym. To jest absolutny priorytet. Bo na jakąś wielką odbudowę przy obecnej sytuacji, koniunkturze ciężko liczyć. Dlatego musimy się skupić, żeby po prostu zachować za wszelką cenę te gospodarstwa, które jeszcze produkują w cyklu zamkniętym. Tak samo nie można liczyć warchlaka czy prosiaka jak tucznika, tak? Że tam po kilka złotych za kilogram. Jego wartość realna jest zdecydowanie wyższa, tak? Będzie nam przyjdzie kupić takiego. Dlatego tu niezwykle ważną kwestią jest ochrona tych gospodarstw, które prowadzą w cyklu zamkniętym. Kolejną kwestią, nad którą się bardzo mocno zastanowiliśmy, jest to, co tutaj mój przedmówca wspomniał. To jest kwestia związana ze sprzedażą ze stref wieprzowiny, która jest no, poniżej tej ceny rynkowej. Tutaj są dwie możliwości. Pierwsza, albo tak jak już przedmówca wspomniał, dopłacamy do tej powiedzmy ceny średniej takiej krajowej żywca, czy tam powiedzmy buduszy,
Albo jest druga kwestia, nad którą się bardzo mocno zastanawialiśmy. Czy naprawdę jest konieczne oddawanie do jednego zakładu czy drugiego w Polsce, który specjalizuje się w tej obróbce termicznej świni, która jest zdrowa? Jeżeli by ją zbadaliśmy, tak, ona opuściła tą strefę, jest zdrowa. Czy to naprawdę jest konieczne, że ona musi jechać na drugi koniec Polski, żeby tam ją firma, powiedzmy, skupiła za jakąś tam dużo, dużo niższą cenę, bo to wszystko zawsze się wiąże z kosztami transportu, które przecież są potem przerzucone na rolnika, szczególnie w tej sytuacji są ci rolnicy, którzy mają niewielkie stada, tak? Bo ten duży jeszcze ciężarówkę, co on wyśle, ten koszt transportu się rozłoży. Mały w tej sytuacji jest po prostu ugotowany. I teraz pytanie, czy nie można by było tutaj może do inspektoratu weterynaryjnego pytanie, czy nie dałoby się zrobić tak, że jeżeli ta świnia z tej strefy, to skrócić ten okres tej kwarantanny, nazwijmy to, z 30 dni do na przykład 10, tak było tutaj proponowane, i po przebadaniu, żeby ta świnia normalnie mogła zostać ubita i przerobiona tak jak każda... Tak jak potraktowana jak z czerwonej strefy. Albo chociaż. Bo jest bardzo duża rozbieżność synowa. Dokładnie, nie? I na tym bezpośrednio... Że? Nie, ale tutaj kolega jest od nas, z roli, więc... Nie. No, dobrze, także pokrótce, to są takie najważniejsze kwestie, ale absolutną podstawą, jeszcze raz podkreślę, jest redukcja dzików do absolutnego minimum, również z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ja wiem, że w tym momencie w Ministerstwie Środowiska i Klimatu to byłby po prostu jeden wielki kwik, gdyby to usłyszeli, ale to jest konieczne, bo to nic nam nie da, że my będziemy wybijać w określonych punktach, a jeżeli sobie porobimy takie namnażalnie w określonych miejscach, jak na przykład właśnie Wielkopolski Park Narodowy. Także tutaj wiem, że nie jest łatwa kwestia, że myśliwi tutaj stoją po stronie rolników, chcą pomóc w rozwiązaniu tych problemów, ale no, spotykają się z oporem, tak? I tutaj musimy, naprawdę sytuacja jest poważna i te lobby ze strony organizacji pseudoekologicznych jest zbyt duża, a niestety środowisko znaczy się tego słucha i to musimy zmienić. A co do przykładu hiszpańskiego, jeszcze bym tylko dopowiedział może, że Hiszpania produkuje, jeśli ktoś teraz produkuje, ma po głowie na poziomie tam 30 kilku milionów sztuk trzody chlewnej, która jest produkowana przez 83 tysiące gospodarstw. Czyli tak się skończył ASF w Hiszpanii, że po prostu zniknęło nowe gospodarstwo. Wszyscy są zintegrowani, mają integratory. Praktycznie nie ma wolnych elektronów. Tak, ale to nie jest, myślę, docelowy punkt, na którym byśmy się wzorować, że zostaną tylko duże gospodarstwa albo fermy przemysłowe, tak? Z kapitałem zagranicznym. Jednak by nam zależało, żeby ta trzoda była produkowana w gospodarstwach rodzinnych, a nie tak jak w Hiszpanii głównie przez wielkie koncerny, więc nie chciałbym, żeby taki los czekał też polskie rolnictwa, jak spotkał właśnie Hiszpanię. Myślę, że na tyle z mojej strony, już mam trochę po czasie. Dajcie znać, co wy uważacie o podejściu Kaczyńskiego do listy zbożowej i importu z Ukrainy. Jeżeli Ardanowski mówi prawdę, to jego była partia najprawdopodobniej wybieliła przedsiębiorców, z którymi współpracuje. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.